Nie muszę nikogo przekonywać, że posiadanie kamery termowizyjnej jest dość ważne i bardzo potrzebne. Niestety cena jest zawsze dość wysoka, ale zobaczcie, znalazłem coś dla Was w cenie 1100 zł. Przetestowałem dla Was tą kamerę termowizyjną, ona nazywa się P2 Pro i dostajemy ją w takim oto czarnym pudełeczku. Po otwarciu widzimy takie opakowanko malutkie, które służy nam do przechowywania kamery. Ja kupiłem tą kamerę razem z soczewką do zdjęć makro, o tyle istotne, czyli mam dwa elementy. Jeżeli nie testujecie elektroniki, to ta soczewka dla Was nie jest ważna, ale jeżeli chcecie szukać w awarii w układach elektronicznych, no to niestety tą soczewkę też musicie sobie kupić. Razem z pudełkiem dostajemy przewód USB typu C, damsko-męski. On nie jest potrzebny, ponieważ normalnie tę kamerkę zamontujecie sobie bezpośrednio w wyjściu USB-C waszego telefonu. Możemy kupić wersji zarówno na Androida, jak i na iPhone'a. Trzeba pilnować, żeby odpowiednią wersję kupić. Mamy też gwarancję, skróconą instrukcję obsługi, która ma kod QR i chcecie po prostu wejść, musicie wejść i wgrać sobie oprogramowanie darmowe do telefonu komórkowego. Kamera jest bardzo mała, waży tylko 9 gram. Jej rozdzielczość to 256x192 piksele, czyli bardzo, bardzo dobra rozdzielczość jak na tej klasy i tą cenę skanerów termicznych. Zakres temperaturowy jest od minus 20 do 550 stopni Celsjusza, rozdzielczość 2 stopnie Celsjusza lub 2%. Tak napisane jest przez producenta. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to wygląda w praktyce. Po zamontowaniu do telefonu, u mnie to jest Pixie, zobaczcie, bardzo mało miejsca zajmuje i możemy przy pomocy programu już obserwować świat w termowizji. Ja tutaj widzę kubek swój z kawą i z lewym górnym rogu otrzymujemy informacje o temperaturze maksymalnej, minimalnej, średniej. Jeżeli bawimy się w elektronikę, tak wygląda mniej więcej obraz. Po zamontowaniu, po włożeniu do USB w telefonie komórkowym aplikacja uruchamia się automatycznie. Nie musimy nic robić. Nagrałem Wam teraz ekran, żeby pokazać Wam, jak wygląda aplikacja u mnie w telefonie. Mamy tutaj mój dom przy temperaturze na zewnątrz około minus 5 stopni Celsjusza. Możemy wybierać palety kolorów. Możemy też, jak tutaj widać, włączyć kamerę w telefonie komórkowym. No w nocy dużo nie widzimy, ale zawsze jakiś jest podgląd, który umożliwia nam zlokalizowanie sobie naszego obiektu. Paleta kolorów, w zależności czy no, jak, co potrzebujemy, jaki kontrast, jakie ustawienia, co badamy, możemy sobie zmienić po prostu te kolory. Jak widzicie, są jedne są bardziej wyraziste, drugie są mniej wyraziste, są też czarno-białe. Ustawiamy sobie trzy tryby badania temperatury: punktowy, liniowy lub powierzchniowy. Teraz mam punktowy. Oczywiście możemy wiele punktów zdefiniować. Ja zdefiniowałem jeden punkt na tym filmiku i lewy górny róg pokazuje Wam aktualną temperaturę, jaka jest. Teraz ustawiłem tryb powierzchniowy i w tym trybie powierzchniowym są dwa punkty zamknięte, które wskazują maksymalną i minimalną temperaturę w tym zakresie. Mamy w prawym górnym rogu guzik kalibracji, który należy używać, żeby właśnie temperatura była prawidłowa, ponieważ kamera po wyjściu na zewnątrz się mi chłodziła i przez to rozkalibrowała. Mogę ustawić obraz w dowolnej z czterech płaszczyzn. To jest o tyle istotne, że w zależności jak podłączymy sobie kamerę, to może być do góry nogami, może być bokiem, możemy też filmować bokiem. Także tutaj ustawienie, trzymanie przez nas telefonu komórkowego nie ma znaczenia, ponieważ to można zmienić. Ustawienie emisyjności w zależności od rodzajów materiału. Możemy też ustawić sobie kontrasty i jasność obrazu. To w sytuacji, kiedy no, chcemy jakiś element dokładnie zbadać, jeżeli chodzi o jego temperaturę. Dodatkowe ustawienia. Język możemy wybrać między angielskim a chińskim.
temperatura w stopniach Celsjusza, Fahrenheitach, alarmy temperaturowe, optymalizacja obrazu. Z prawej strony może pojawić się skala temperaturowa. I tak jak mówiłem, mamy obraz, podgląd od kamery głównej telefonu komórkowego. Ten obraz możemy umieścić w dowolnym miejscu, przesuwając palcem po całym ekranie. Także nawet w centralnym miejscu może być nasz obraz telefonu komórkowego. Znowu zaznaczyłem powierzchniowy profil badania temperatury i obserwuję sobie, gdzie mam maksymalne i minimalne temperatury. Czyli widzimy, gdzie u mnie w domu ucieka ciepło. Na śniegu widzimy ślady moich stóp. Byłem w butach. Pomiar liniowy. I też na tej linii będziemy mieli znajdywaną temperaturę najwyższą i najniższą. Kilkanaście takich linii możemy sobie na ekranie zdefiniować i wtedy będziemy mieli pomiar na każdej z tych linii niezależnie. Zobaczcie proszę, od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że z prawej górnym rogu dostałem informację przez firmę, która sprawdzała mi instalację elektryczną, że mam uszkodzony rozłącznik elektryczny, trójfazowy o mocy 200 A. Powodował on bardzo silne nagrzewanie się przewodu. Widzicie, że z prawej strony te przewody są bardzo mocno nagrzane. Stwierdziłem, że muszę prowadzić takie kontrole częściej samemu, nie czekając na serwisantów raz do roku i dlatego też kupiłem tą kamerkę. Spodobała się mi przede wszystkim cena, jest bardzo niska cena, ale też wygoda posługiwania się nią, ponieważ zawsze mogę ją mieć wrzuconą jakby do kieszeni, pod ręką i w każdym momencie podpiąć się do telefonu komórkowego i obserwować. Tak jak teraz obserwuję u mnie rozdzielnie prądu, mam włączoną w prawym górnym rogu obraz z kamery, także widzicie, co badam. I jak widać, no, przewody są ciepłe, ale one mają temperaturę bezpieczną. Mój UPS, akumulatory, na akumulatorach położone są BMS-y i widzicie, że one mają trochę temperaturę podniesioną. Dzięki temu też można szybko znaleźć ewentualny uszkodzony BMS, który się będzie bardziej grzał. Tak samo jak mamy drzwi wyjściowe i wszystkie nieszczelności w tych drzwiach też są, mogą być widoczne w prosty i łatwy sposób. Ogrzewanie podłogowe, wodne. U mnie na korytarzu widzicie, jak można sprawdzić, czy wszystkie układy pracują. Tu mam dwa niezależne układy, korytarz pierwszy, korytarz drugi i kończy się, za chwilę będzie widoczna granica, gdzie przestaje być ogrzewanie podłogowe. O, tutaj dokładnie widzicie tą różnicę. Już nie jest ogrzewana podłoga i też od razu widać podniesioną temperaturę od moich stóp, od moich butów, które zostały lekko nagrzane przez podłogę, która jest ogrzewana. I tutaj też widzimy, jaka jest rozdzielczość termiczna tej kamery. Nie jest taka zła, nie, to nie są 2 stopnie, jak pisze producent, ale widzimy dość szybko tą różnicę. W moim gabinecie podłogówka i zobaczcie, jaką mam nieszczelną ścianę. Ściana zrobiona z pustaków. Widać łączenia między pustakami i widać, że to są mostki termiczne. Ogrzewanie podłogowe elektryczne. Jeżeli chcecie przewiercić się przez podłogę, musicie się przewiercić, to wiadomo, gdzie jest kabel, a gdzie go nie ma. Mój budynek, on jest nagrzany od słońca, w związku z tym jakby nie ma to znaczenia. No i panele fotowoltaiczne, ten rozdzielnik elektryczny, o którym mówiłem wcześniej, instalacja elektryczna wychodząca z szafy wysokiego napięcia, kaloryfer, ciepły u góry, chłodniejszy u dołu i drzwi garażowe, też widzimy, jaka jest ich nieszczelność.